Dobry wieczór Państwu. Od naszego ostatniego programu minęły już 2 tygodnie i dziś spotykamy się w nowych akcentach polskich, które jak zawsze przyniosą Państwu dokładny obraz kilkunastu ostatnich polskich dni. Na kilka pierwszych minut naszego programu przeniesiemy się do Warszawy i króciutko zajrzymy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dalej, jak obiecaliśmy w poprzednim programie, udamy się na święto naszego miasta, gdzie miejscowi Polacy oraz Polacy z kraju zademonstrowali swój dorobek artystyczny. Przeniesiemy się również do Krasławia na konferencję historyczną. Zapraszam na wspólne obejrzenie naszego dzisiejszego programu. W dniach 19-23 czerwca z wizytą studyjną zorganizowaną przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie przebywała w Polsce liczna grupa nauczycieli z polskich szkół na Łotwie. W środę 22 czerwca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak przyjął dyrektorów oraz nauczycieli z Łotwy. Spotkanie wiceministra Jana Dziedziczaka z polskimi pedagogami nauczającymi na Łotwie odbyło się w ministerstwie przy Alei Szucha 23. Jest mi niezmiernie miło gościć dziś liderów środowiska polskiego na Łotwie. Jesteście naszym ważnym partnerem. Kształcicie przyszłe pokolenie Polaków, liderów, elity, powiedział wiceminister Dziedziczak, witając nauczycieli. Bez dobrej edukacji wiele naszych doraźnych działań nie przyniosłoby efektu. Jest to zasługa Kościoła, rodziny i właśnie polskich nauczycieli. Tym samym jesteście odpowiedzialni nie tylko za mniejszość polską na Łotwie, ale również za stosunki polsko-łotewskie i kreowanie pozycji Polski, dodał Jan Dziedziczak. W czasie spotkania dyskutowano o problemach nauczania języka polskiego w szkołach społecznych na Łotwie oraz o możliwościach ich wspierania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne agendy rządowe. W spotkaniu wziął udział również prezes ZPL Ryszard Stankiewicz. Czerwiec jest zwykle bogaty w wydarzenia kulturalne i niedawno wspólnie z innymi mieszkańcami Daugavpils obchodziliśmy kolejne święto naszego miasta. W naszej relacji zwrócimy Państwa uwagę na polskie akcenty w czasie tych radosnych dni. Wszak historia i teraźniejszość udowadniają, że bez Polaków Dyneburg byłby zupełnie innym miastem. Wspaniały pogodny weekend spowodował, że na odświętnie przystrojonych ulicach miasta pojawiły się tysiące dyneburżan, którzy mogli kupić na jarmarku ciekawe wyroby miejscowych rękodzielników, daugavpilskich i łotgalskich przedsiębiorstw oraz przespacerować się po stolicy łotewskich Polaków. Dużo wrażeń wśród widzów wywołały oczywiście pokazy lotnicze, airshow. Może nie tak fascynujące jak w mieście partnerskim Radomiu, ale i my dążymy do szczytu doskonałości i perfekcji. Najważniejsze wydarzenia rozgrywały się w daugavpilskich instytucjach i na scenach rozstawionych w różnych punktach miasta, m.in. ulicy Ryskiej i Wiestura, w Parku Dubrowina, na placu Wienibas, w Ogrodzie Rzeźb, gdzie odbywały się koncerty zespołów tanecznych, grup wokalnych i instrumentalnych, solistów, dziecięcych teatrów amatorskich. Wśród tego barwnego i rozśpiewanego grona nie mogło oczywiście zabraknąć Polaków. W parku A Pumpursa wśród innych zespołów zatańczył zespół tańca ludowego Kukułeczka pod kierownictwem Żanny Stankiewicz. Zaśpiewał chór Promień pod batutą Reginy Krukowskiej oraz zespół wokalny Barwy Daugawy pod kierownictwem Stanisława Jakowenko. Publiczność zgromadzona w parku głośno oklaskiwała i z uznaniem komentowała występy naszych artystów. W ramach Święta Miasta odbył się 4. Międzynarodowy Festiwal Wojennych Orkiestr Dętych z Chorwacji, Estonii, Ukrainy, Łotwy, Holandii oraz Polski. Przybyła do nas Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Głównym jej zadaniem jest muzyczna oprawa oficjalnych uroczystości państwowych i wojskowych.
Orkiestra bierze udział w uroczystych powitaniach prezydentów państw, dowódców wojskowych oraz innych ważnych osobistości. Uczestniczy w uroczystościach rocznicowych w miejscach pamięci narodowej w kraju i za granicą, a także w uroczystych odprawach wart z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Obecnie wraz z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego i plutonem salutowym funkcjonuje w strukturze batalionu reprezentacyjnego, wspólnie realizując zadania reprezentacyjne Wojska Polskiego. Aktywnie uczestniczy także w życiu kulturalnym stolicy, dając koncerty muzyki wojskowej, klasycznej oraz rozrywkowej. Jednak największym uznaniem publiczności cieszą się pokazy musztry paradnej, czyli widowisko muzyczno-choreograficzne, a także polski repertuar zawsze gorąco odbierany przez słuchaczy. Cieszymy się zatem, że Dyneburg stale podtrzymuje różnorodne związki z Polską w czasie swojego święta, ale także na co dzień, w czym bardzo duża zasługa wszystkich Polaków naszego miasta, nieprzerwanie poświadczających jego polski charakter i trwałość wielowiekowej spuścizny odziedziczonej po naszych przodkach. 28 czerwca zespół Akcentów Polskich udał się do dawnego inflanckiego grodu, rodu Platerów Krasławia, żeby uczestniczyć w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 250-leciu rzymskokatolickiego kościoła pod wezwaniem świętego Ludwika. Jest to jedna z nielicznych zachowanych perełek architektury i malarstwa XVIII stulecia nie tylko w Ładgalii, lecz również na Łotwie. W jednym z budynków Muzeum Historii i Sztuki obok Krasławskiego Pałacu Platerów zgromadzili się naukowcy, konserwatorzy zabytków, parafianie i inne osoby, którym leży na sercu zachowanie wspólnego dziedzictwa polskiego i łotewskiego na Łotwie. Konferencję zainaugurował przewodniczący Rady Powiatu Krasławskiego Gunnar Supenieks, który zaznaczył, że kościół jest miejscem, które zawsze skupiało ludzi i było dominantą w skali miejskiej. Ambasadorka Ewa Dębska podkreśliła, że Kościół Świętego Ludwika jest nie tylko wspólnym dziedzictwem Polski i Łotwy, lecz pokazuje, że nasze narody i państwa nadal mogą owocnie współpracować i są nierozłącznie związane. Proboszcz rzymskokatolickiej parafii Świętego Ludwika w Krasławiu Edward Woroniecki serdecznie podziękował wszystkim osobom i placówkom, które przyczyniły się i nadal przyczyniają się do renowacji i badania kościoła. Pierwszą część obrad rozpoczęła dr Ruta Kamińska, ekspert działu ruchomego dziedzictwa i metodyki restauracji Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków Kultury Łotwy. Nakreśliła pytania, które w chwili obecnej pozostają bez odpowiedzi, a mianowicie kiedy stworzono najstarsze malowidła wewnątrz kościoła, jakie miejsce ta olbrzymia praca zajmowała w twórczości autora oraz atrybucja malowideł, które uległy zniszczeniu. Dace Czolder, kierowniczka działu ruchomego dziedzictwa i metodyki restauracji Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków Kultury, przedstawiła historię kościoła i przebieg prac, które zostały wykonane po odzyskaniu niepodległości. Początki kościoła w Krasławiu sięgają XVI wieku, gdy istniała tu świątynia drewniana. Następnie w roku 1756 z inicjatywy Konstantego Ludwika Platera, syna starosty dyneburskiego Jana Ludwika Platera, który nabył Krasław w 1729 roku, rozpoczęła się budowa murowanej świątyni i klasztoru. Zrodził się zakrojony na szeroką skalę plan przeniesienia katedry biskupa inflanckiego i kurlandzkiego z Dyneburga do Krasławia, który w 1768 roku poparł Sejm Warszawski. Jednak po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku status katedry został utracony, a seminarium zostało później przeniesione do Mińska. Świątynia służyła jako kościół parafialny, a ostatni regent seminarium duchowego, ksiądz Józef Jałowiecki, w 1849 roku został proboszczem parafii. Autorem projektu kościoła był architekt pochodzenia włoskiego Antonio Ludovico Parocco. Autorem wykończenia wnętrza budowli był Filippo Castaldi, który w latach 1762-1767 na ścianach kościoła stworzył malowidła ołtarzowe. Świątynia została poświęcona w 1777 roku. W tym czasie w Rzymie nabyte zostały relikwie świętego Donata, dla których dobudowano do kościoła kaplicę. Następnie odczytano referat Doroty Janiszewskiej-Jakubiak, przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, o wspólnym dziedzictwie kulturowym Polski i Łotwy, które jest elementem dziedzictwa dawnej wielokulturowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej.
Zaznaczyła, że w ostatnich latach można zaobserwować zwiększone zainteresowanie polskich badaczy Ładgalią, obszarem o pewnej szczególnej odrębności, wynikającej ze znacznej obecności etnosu polskiego i religii katolickiej. W referacie pisze, że działania podejmowane wspólnie przez łotewskich i polskich konserwatorów oraz badaczy są elementem tworzenia dobrych kontaktów między naszymi państwami, a należy pamiętać, że historia stosunków polsko-łotewskich nie była pozbawiona konfliktu. O restauracji obrazu ołtarzowego Święty Ludwik wyrusza na wojnę opowiedział polski restaurator Tomasz Dziurawiec, który udzielił krótkiego wywiadu. Na ten rok jeszcze przewidziane jest w Przedrójsku, w Priedrui, dokończenie prac przy ołtarzu głównym. Na to są już przeznaczone środki finansowe przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z Polski i będzie dokończenie ołtarza głównego, tego, który jest malowany na ścianie w prezbiterium. Także prace będą trwały. Natomiast myślę, że na pewno jeszcze jakieś środki finansowe znajdą się na to, żeby cały czas prace konserwatorskie postępowały w kościele Krasławiu, bo jest to jeden z najważniejszych obiektów dla nas, dla Polaków tutaj w Ładgalii, w inflantach polskich. Kolejnym referentem był Dmitrij Laszczetko, restaurator obrazów z Łotwy, który w bardzo szczegółowy sposób opowiedział o badaniu i restauracji malowideł ołtarza głównego. Pokazał widzom ogrom pieczołowitej pracy wykonanej przez kilku fachowców z naszych obu krajów. Restauratorka Zane Keller przedstawiła przebieg restauracji dwóch obrazów wielkoformatowych, świętego Stanisława oraz świętego Wincentego. Drugą część obrad zainaugurował referat profesorki doktor habilitowanej Doroty Samborskiej-Kukuć, w którym przedstawiła Krasław w prasach literackich Platerów. Pisanie o nim było próbą ocalenia świata dzieciństwa i własnej tożsamości. Doktor Henryk Soms, dyrektor Instytutu Badań nad Ładgalią na Uniwersytecie Daugawpilskim, opowiedział o Krasławiu w albumie Terra Mariana z 1888 roku. Profesorka Lidia Lejkuma, kierowniczka Katedry Bałtystyki na Uniwersytecie Łotewskim, wspomniała o wkładzie uczniów Krasławskiego Seminarium Duchownego w piśmiennictwo łotewskie. Omówiono również tematy represji krasławskich mieszkańców i działaczy, pracę sióstr miłosierdzia oraz wkład proboszczy w krzewienie wiary. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie nagrodzili brawami proboszcza Edwarda Woronieckiego, który jest bez wątpienia oporą parafian. Energiczny i ludzki ksiądz wiele zrobił nie tylko dla duchowego rozwoju swych parafian, lecz również dla zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego rzymskokatolickiego kościoła pod wezwaniem świętego Ludwika w Krasławiu. Organizatorami tego ważnego i niezmiernie interesującego przedsięwzięcia są Kościół Świętego Ludwika w Krasławiu, Krasławskie Muzeum Historii i Sztuki, Rada Powiatu Krasławskiego oraz Ambasada RP w Rydze. Konferencja była zaledwie jedną z imprez zaplanowanych z racji jubileuszu. Uczta ducha w Krasławiu trwała jeszcze przez 3 kolejne dni. W następnym programie pokażemy Państwu również kadry z wystawy oraz święta świętego Donata. Na koniec kilka słów o karcie Polaka. Większość Polaków na Łotwie wiedzą, co to za dokument oraz są posiadaczami tego honorowego dokumentu. O możliwości otrzymania karty Polaka w naszym anonsie. Karta Polaka. Dokument będący nie tylko potwierdzeniem przynależności do narodu polskiego, lecz także hołdem złożonym każdej cząstce Polski, która nigdy nie straciła więzi ze swoją macierzą. Może nie wszyscy wiedzą, że taki dokument można otrzymać w Domu Polskim w Dyneburgu podczas dyżuru konsularnego. Dyżur konsularny prowadzi kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej w Rydze, radca minister Wojciech Kraj. Żeby złożyć wniosek, należy przynieść paszport, metrykę oraz fotografię 3x4 cm. A następnie wypełnić formularz. Przypominamy, że kolejny dyżur konsularny odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca. Zapraszamy osób zainteresowanych. Dziś dziękujemy już Państwu za uwagę i czas poświęcony akcentom polskim. Zapraszamy Państwa na nowy program przed ekrany telewizorów lub komputerów już za parę tygodni. Do zobaczenia!